No i tu rodzi się pytanie, w jakim sposób spółka stała się właścicielem tego terenu i tych obiektów, ponieważ w przeciwnym razie nie mogłaby takiej przecież takiego poręczenia i hipoteki udzielić. Okazuje się, że ten majątek musiał zostać przez miasto do spółki wniesiony. Ja będę miał pytanie do radnych, czy mieli świadomość, że miasto tak kolosalnym majątkiem wyposażyło powoływaną przez siebie spółkę. To jest jedno i to jest jeden rodzaj zabezpieczenia, ale tego mało. Otóż, ponieważ te 150 milionów GIM natychmiast przekazał w formie pożyczki szpitalowi, więc niezależnie od tego, szpital, i mam tutaj przed sobą umowę gwarancji z 13 grudnia 2011 roku, udzielił poręczenia dla Siemens Finance, który jest stroną tej umowy, do kwoty 276 milionów, co w praktyce oznacza, proszę Państwa, że tak jakby szpital poddał się dobrowolnie egzekucji. No, myślę, że lepszych zabezpieczeń nie ma instytucji finansowej, która pożyczając 150 milionów byłaby tak zabezpieczona na swoich interesach. Niezależnie od tego, oczywiście szpital w dalszym ciągu posiada bardzo duży portfel kredytów, długów umieszczonych czy ulokowanych w instytucjach parabankowych. Była też o tym mowa na ostatniej sesji. To też idzie w setki milionów złotych. I proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Otóż nawet w wystąpieniu dyrektora Nowaka, który trochę się gubi w tych kłamstwach, których się dopuszcza, było powiedziane, że ubiega się o restrukturyzację zadłużenia. Jak rozumiem, restrukturyzację tego złego zadłużenia w instytucjach parabankowych, gdzie pożyczał na prawo i lewo pieniądze, które później zostały przez te instytucje wykupione. I że ta restrukturyzacja i udzielenie, jeżeli udałoby się mu uzyskać kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego, przyniosłaby szpitalowi kolosalne, wielomilionowe, bodajże 8-milionowe korzyści. No to, proszę Państwa, to ma drugą stronę. To znaczy, że jeżeli ta restrukturyzacja ma przynieść takie korzyści, to mówi nam o tym, na jakich warunkach zostały zaciągnięte te kredyty, które obecnie szpital posiada. To muszą być kredyty z oprocentowaniem kilkunastoprocentowym. No to jest prowizja szpitalna. Przecież to jest horror, żeby w ten sposób finansować jakąkolwiek działalność i proszę cały czas brać pod uwagę to, że każda działalność szpitala wprost jest działalnością przeciwko interesom miasta, ponieważ podmiotem odpowiedzialnym za ten szpital i za jego katastrofę, który będzie musiał ponieść konsekwencje, jest miasto.